Wygląd okolicy oczu bardzo wpływa na to, jak sami siebie oceniamy i jak oceniają nas inni. Wszystkie zmiany, które mają miejsce w okolicy oczu, czyli na powiekach właśnie, i te pozytywne, i niestety te negatywne związane ze starzeniem się, z wiekiem, bardzo w okolicy powiek widać. U pacjentów, którzy są po zabiegu plastyki powiek u mnie, często pojawia się taka magiczna liczba, jak oceniają siebie po zabiegu. Mówią, patrząc w lustro, 10 lat mniej. Jeżeli chodzi o ten aspekt zabiegu, to myślę, że u pani Beaty nie udało mi się osiągnąć tego celu. U pani Beaty myślę, że jest to 20 lat mniej. Generalnie rzecz biorąc, dlaczego pacjenci decydują się na plastykę powiek? Dlaczego szukają zabiegu, który w bardziej radykalny sposób poprawi wygląd ich powiek niż inne zabiegi medycyny estetycznej, od których zwykle zaczynają pracę ze skórą powiek? W sytuacji, kiedy nadmiar skóry górnej powieki jest na tyle duży, że estetycznie, wizualnie przeszkadza, bądź też wręcz ogranicza pole widzenia, czyli przeszkadza już w funkcjonowaniu, inne metody mniejszego kalibru nie zdadzą egzaminu, nie dadzą sobie rady z takim nadmiarem skóry. I wtedy wchodzimy właśnie z plastyką powiek. Przy problemie z dolną powieką jest on troszkę inny, tak bym powiedziała. Może to być nadmiar skóry dolnej powieki, może to być przepuklinka tłuszczowa, czyli taka zmiana, taki defekt estetyczny, który pacjenci czasem określają jako worki pod oczami. Przy plastyce dolnych powiek mamy dwie możliwości operacyjne. Jeżeli problemem jest nadmiar skóry dolnej powieki i przepuklinki tłuszczowe, wtedy konieczne jest przecięcie skóry, wycięcie jej nadmiaru i jeżeli jest taka potrzeba, usuwamy tłuszczyk z dolnej powieki. U młodych osób z dobrym napięciem skóry czasem nie jest potrzebne produkowanie widocznej blizny na skórze powieki i można zabrać tylko przepuklinki tłuszczowe dolnej powieki z dostępu przez spojówkę, czyli dostajemy się do tych przepuklinek tłuszczowych od środka, od strony oczka i wtedy, tak jak wspomniałam, nie ma widocznej blizny. Zabieg plastyki powiek jest zazwyczaj dla pacjenta komfortowym zabiegiem. Użyłam określenia zazwyczaj, które może być troszkę zastanawiające. Natomiast przy plastyce górnych powiek jestem absolutnie przekonana o komforcie pacjentów w trakcie zabiegu. Przy plastyce dolnych powiek czasem potrzebuję od Was troszkę współpracy i potrzebuję, żeby pacjent w trakcie zabiegu patrzył w górę. I samo to, że ma miejsce jakiś zabieg w obrębie powieki, tuż przy oczku, a oko jest otwarte, powoduje u pacjenta pewien dyskomfort.